Minęło bardzo mało czasu, także na razie czujemy duży smutek, rozczarowanie i jesteśmy w szoku, że tu już w ćwierćfinale odpadliśmy. I z pewnością będzie czas na jakąś tam dogłębną analizę. Przed Mistrzostwami Europy z pewnością będziemy chcieli swoją grę poprawić, aby wypaść lepiej. Ale w tej chwili najważniejsze jest dla nas, myślę, po prostu zobaczyć się z najbliższymi, troszkę zresetować głowy i nie myśleć o siatkówce przez te najbliższych parę dni. Tym bardziej, że ta Francja była do ogrania, niewiele zabrakło. Dokładnie, gdyby nie była do ogrania, to byśmy tak nie żałowali. Wiedzieliśmy, że to jest przeciwnik, z którym jesteśmy w stanie wygrać, ale to jest sport. Tym razem się nie udało i tyle mogę powiedzieć. Mamy teraz trochę wolnego, aby odpocząć. Potem zaczynamy przygotowanie do Mistrzostw Europy i z pewnością będziemy chcieli osiągnąć z nich dużo lepszy wynik. A jak spędziliście tę noc? Czy rozmawialiście, czy raczej był smutek, milczenie? Każdy przeżywał to sam. Spędziliśmy w swoim gronie jako drużyna razem. I tyle mogę powiedzieć. Trzymamy się razem w takich momentach. Jesteśmy bardzo wdzięczni ludziom, którzy tutaj się zjawili. Mimo tego, że przegraliśmy i zawiedliśmy wielu ludzi, też nas samych, to są z nami kibice i bardzo cieszymy się, że wspierają nas również w tych trudnych momentach. I dla nich z pewnością będziemy chcieli zrewanżować się w najbliższych Mistrzostwach Europy.